Siemanko, z tej strony Norbert, witam Was w pierwszym odcinku Streetwear Week. Streetwear Week to nowa seria na naszym kanale, w której będę opowiadał o najciekawszych streetwearowych wydarzeniach z zeszłego tygodnia, więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy niestety od nieprzyjemnej wiadomości. W nocy z niedzieli na poniedziałek spłonął lokal Sneaker Boys, o czym mogliście już usłyszeć. Było to miejsce, gdzie można było oddać swoje buty w celu customu, odnowienia czy wyczyszczenia, a także zakupić u nich jakieś fajne, limitowane parki. Na moment pożaru w lokalu były buty o wartości około 80 tysięcy złotych, więc jest to duża kwota. Do tego uszkodzeniu uległy również sprzęty, meble czy prywatne rzeczy pracowników. Ubezpieczalnia pokryje niestety jedynie część kosztów. Przykra sprawa jest taka, że ten pożar nie wybuchł ze względu na jakąś wadliwą instalację elektryczną, tylko ktoś przyszedł i podłożył bombę. W wyniku pożaru ewakuowano też chyba 50 ludzi z hostelu, który był nad tym lokalem. Już niewiele brakowało, żeby ten hostel się również zapalił, ale straż pożarna na szczęście przyjechała przed tym faktem. Sneaker Boys na pewno się nie poddadzą, będą działać dalej, ale teraz na pewno muszą ogarnąć te wszystkie sprawy i przede wszystkim też zwrócić pieniądze ludziom, którzy zostawili u nich swoje buty. W związku z tym na portalu Zrzutka organizowana jest zbiórka, w której każdy z nas może pomóc właśnie właścicielom Sneaker Boys w odbudowie jakiegoś lokalu, pewnie w innym miejscu, oraz przede wszystkim właśnie w oddaniu pieniędzy czy parek tym ludziom, którzy u nich te parki zostawili. Polecam wpłacić nawet jedną złotówkę, ponieważ każda złotówka się liczy, a gdyby tak wszyscy subskrybenci tego kanału wpłacili po złotówce, mielibyśmy aż 50 tysięcy złotych, więc jest to na pewno dużo, więc zachęcam do tego, a teraz przechodzimy do kolejnego newsa. Adidas oficjalnie potwierdził kolaborację z Dragon Ball. W związku z tym w tym tygodniu na adidas.pl wylądowały pierwsze dwie pary z tej kolaboracji. Pierwsza to model ZX500, która nawiązuje swoją kolorystyką do Son Goku, a druga to Young One, która nawiązuje kolorystyką do postaci o imieniu Freezer. Napiszcie w komentarzu, która para bardziej Wam się podoba. Według mnie dużo lepsza jest Young One. Retaile niestety nie są niskie, wynoszą odpowiednio 699 zł i 749 zł. Premiera odbędzie się 29 września, a łącznie w tej kolaboracji, w tym paku, będzie 7 różnych par. W sobotę odbyła się premiera kolekcji Off-White przygotowanej specjalnie dla Witkaca. Na imprezie zamkniętej można było nabyć jedną rzecz na osobę, ponieważ takie było ograniczenie. Na grupkach facebookowych niestety, z tego co można wyczytać, wygląda na to, że kolekcja została odebrana dosyć negatywnie. Myślę, że też przez to właśnie, że te projekty nie były zbyt bardzo oryginalne, nie odbiegały bardzo od tych, które są normalnie dostępne w Off-White. Dodatkowo sobotni nabywcy tej kolekcji mogą czuć się urażeni, ponieważ potem kolekcja wylądowała w sklepie internetowym, gdzie cenę można jeszcze obniżyć, wykorzystując kod rabatowy dla nowych klientów. Jesteśmy świeżo po dropie Supreme, na którym mogliśmy ujrzeć kolaborację z Comme des Garçons. Trzy najciekawsze itemy, które mogliśmy zobaczyć na tym dropie, to sweter, t-shirt i hoodie, które zeszły odpowiednio w 49, 43 i 32 sekundy po dropie. Dodatkowo jest jeszcze jeden inny element tej kolaboracji, o którym wiemy przynajmniej i w którym pojawia się również firma Nike. Mowa oczywiście o Nike Air Force 1, które mi się osobiście bardzo podobają i będę na nie polował, ale niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie ich premiera, prawdopodobnie w listopadzie tego roku. Dodatkowo dużym zainteresowaniem na tym dropie cieszyły się również figurki, które zeszły w ponad 2 minuty. Ceny wynosiły w przeliczeniu na złotówki około 160 zł, a z wysyłką 240 łącznie, a z drugiej ręki chodzą aktualnie po około 400 zł. Paris Saint-Germain wystąpi w tegorocznej Lidze Mistrzów w strojach Jordana. Po raz pierwszy w historii Jordan Brand zaprojektował stroje piłkarskie. Pierwszy raz zawodników ujrzymy na murawie w tych strojach 18 września i będzie to mecz z Liverpoolem. W sieci pojawiły się zdjęcia kolaboracji Nike Air Force One z firmą Carhartt. Na pewno ucieszy to starszych graczy, którzy często cenią sobie tę markę. Niestety aktualnie nic nie wiadomo o cenie ani o dacie premiery. Kanye West zaprojektował ubrania prezenterów gali rozdania nagród Pornhub oraz oficjalny merch tej strony internetowej. Na longsleeve'ach znalazły się wizerunki aktorek z filmów dla dorosłych, a dodatkowo na tej samej gali wraz z Lil Pumpem zaprezentowali nowy numer o nazwie I Love It, o którym na pewno słyszeliście, ponieważ przez kilka dni był numerem 1 na karcie na czasie na polskim YouTubie i aktualnie zebrał ponad 70 milionów wyświetleń. W sieci pojawiły się dokładniejsze zdjęcia modelu Air Max 97 od firmy Nike w kolaboracji z Off-White'em. Na tej szarej kolorystyce możemy zauważyć wyróżniającą się kolorową łyżwę. Premiera tych butów odbędzie się według przecieków prawdopodobnie 10 listopada.
Jerry Lorenzo, założyciel marki Fear of God, zaprojektował nowy model buta dla Nike. W bucie możemy zauważyć system Air oraz zamek błyskawiczny z tyłu. Premiera według przecieków ma się odbyć w październiku. Mają się pojawić trzy kolorystyki, a retail będzie wynosił $395. W sobotę czeka nas długo wyczekiwana premiera Easy 700. W końcu pojawią się w Europie, ponieważ w Stanach premiera była już prawie rok temu. Buty wbrew pozorom posiadają boosta, a na drop online w Europie przeznaczonych ma być około 20 tysięcy par, więc nie powinno być ciężko z zakupem. Cena będzie wynosić 1299 zł. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek Streetwear Week. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ta seria, w której co tydzień będę mówił o najciekawszych wydarzeniach ze świata streetwearu. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że ta seria nie wpłynie na inne serie na naszym kanale, co naszą gwiazdę będą robione tak samo, jak były robione, a dodatkowo szykujemy dla Was też teraz odcinek z ulicy. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć o aplikacji Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych promocjach streetwearowych. Link do aplikacji macie w opisie. I w opisie macie również link do zbiórki dla chłopaków ze Sneaker Boys. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Na razie.